Budujemy fabrykę samochodów osobowych. Żerań jest czołową inwestycją planu sześcioletniego. Jego budowniczowie mają już poza sobą budowę trasy WZ. Ufać mogą zręczności i sile swych rąk. Ufają wydajności i mocy swych maszyn. Ludzie potrafią sprostać maszynom. Dalekich fabryk radzieckich maszyny zostały już wysłane, już nawet przybyły. Związek Radziecki punktualnie dotrzymuje swych umów. Polsza, ostrożno. Te skrzynie kryją ciężar nie byle jaki, 20 tysięcy kilogramów. Ale nie tylko na technicznej doskonałości polega wartość radzieckich dostaw. Maszyny przysłali przyjaciele i przyjaciele z nimi przyjechali. Inżynierowie radzieccy nie ukrywają swoich doświadczeń. Po bratersku przekazują swą wiedzę towarzyszom z Żerania. Technicy żerańscy, którzy wrócili z praktyki w fabryce imienia Molotowa w Gorkim, uczą swych kolegów obróbki części narzędziowych. Murarze ukończą stropy, tokarze już toczą narzędzia, które służyć będą do montażu nowych samochodów. Równocześnie rosną mury fabryki i powstają narzędzia pracy. To jest żerańskie tempo. Nie mieliśmy fachowców dla naszego przemysłu samochodowego. Sięgnięto śmiało po młodych. Ten chłopak marzył o szoferce, a dziś sam buduje fabrykę samochodów. Dziewczęta żerańskie nie ustępują kolegom. Na uczczenia 34. rocznicy socjalistycznej rewolucji twórcy Żerania postanowili, iż pierwsza Warszawa zjedzie z taśmy 7 listopada na 54 dni przed wyznaczonym terminem. I oto rozpoczął się czas próby. Dla nich był to pierwszy egzamin. Montaż barier do przenośników rozpoczęli z opóźnieniem, nie z własnej winy, ale młodzi monterzy nie tracili ani muszu. Zapał i entuzjazm to połowa zwycięstwa. Tam, gdzie 60% załogi stanowi młodzież, trudno o zły nastrój. Wypełniając zobowiązania, młodzi inżynierowie i technicy po pracy w biurze stają do montażu. Ci robotnicy trwają na posterunku przy ustawianiu kabin lakierniczych. Brygada Sosnowca zmontowała około 30 kabin. Niedarmo zdobyła przechodni proporzec jednostki lotniczej. Walka o pierwszeństwo jest zacięta. Komin wyciągowy montują poza zwykłym swym planem elektrycy i to chyba ci najmłodsi. Brygadier Rutkowski zadowolony jest ze swych pupilów. Rozumieją się nawzajem doskonale. Brygadier z przyszłym konstruktorem.
Wtem sygnał ostrzegawczy. Ktoś nawala. Czy zdążycie z układaniem kostki? Bo radzieckie maszyny są już tuż, tuż. Raz, dwa, raz, dwa. Powoli, ale stale posuwają się na miejsce przeznaczenia. Przy okazji młody Józek uczy się czytać po rosyjsku. A to zawód imieni Molotowa. Dobra nauka, dobra praca. Brygada Jana Karczewskiego w rekordowym czasie zmontowała górne transportery. Nie ustępowała Karczewskiemu brygada Dudkowskiego. Tak hala pierwsza pokrywała się taśmami transporterów. Zadowoleni i dumni mogą być ze swego sukcesu członkowie brygady Guzala. Dwa dni wcześniej niż planowali, transportery płaskie były gotowe do pracy. Gratulujemy, towarzyszu Guzal. Co dzień dalsze brygady meldowały wykonanie zobowiązań. Żerań był coraz wspanialszy. A tymczasem przyszli monterzy samochodów składali ostatnie egzaminy. Był to jednocześnie próbny montaż pierwszej Warszawy, budowanej według licencji radzieckiej Pawiedy. Most tylny, most przedni, coraz lepiej pracują młodzi fachowcy. Wszystkie tajemnice silnika zostały rozszyfrowane. Nie wystarczy jednak zmontować samochód. Musi on przecież wyjechać w szeroki świat. Zniwelować teren, wybudować drogę to jeszcze jedno bojowe zadanie. Opieka wojskowej jednostki lotniczej nie ogranicza się do słów. Żołnierze torują drogę nowej Warszawie. Pomoc ich przydaje się znakomicie. Trzeba bardzo się śpieszyć, by w pięciu ludzi ułożyć ponad 2000 metrów kwadratowych drogi. Czas nagli. Kierownik Wydziału Spawalniczo-Montażowego inżynier Górski radzi się jeszcze swego radzieckiego kolegi. Piękny był ranek 7 listopada. Słońce wesoło witało ten dzień. Na transporterach lakierni stały już gotowe karoserie. Ostrożnie trzeba tamować oddech, by nie skazić połysku Warszawy. To końcowa faza montażu pierwszego polskiego samochodu osobowego.
już odtąd każdego dnia najpierw kilka, potem kilkanaście, wreszcie dziesiątki wozów opuszczać będą żerańską fabrykę. Zbudowana dzięki pomocy Związku Radzieckiego M20 Warszawa odznacza się wielkimi zaletami, jest ładna i silna. Za 4 lata w halach tych będzie ruch niebywany. Produkować będziemy 12 tysięcy samochodów osobowych. Gotowe? Gotowe. Czy szczelne? Ani kropelki. Załoga fabryki samochodów osobowych na Żeraniu z dumą i radością melduje Ci, obywatelu prezydencie, że w dniu dzisiejszym wykonała podjęte zobowiązanie, uruchamiając pierwszą halę montażową na 55 dni przed terminem przewidywanym w planie państwowym. Krzyżami zasługi udekorowano Guzala, Dudkowskiego, Sosnowca i 94 innych członków załogi. Jan Karczewski otrzymuje sztandar pracy. Inżynier Liechtenstein z rąk oficera odbiera przechodnią nagrodę wojska. 7 listopada, 34. rocznica wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. Załoga Żerania może być dumna. Zadanie postawione przez rząd i partię zostało wykonane. I oto Warszawy ruszyły w swą próbną podróż po kraju. A kiedy M20 Warszawa...